Lekarze uszkodzili chłopcu krtań. Śledcza utrudniła ustalenie winy. Wrocławska prokurator zablokowała Katarzynie Brońskiej, matce Kuby, szansę na ukaranie lekarzy, którzy skrzywdzili jej dziecko, informuje Rzeczpospolita. Lekarze z wrocławskiego szpitala uszkodzili chłopcu krtań. Kobieta nie może się zażalić na umorzenie śledztwa. RZ donosi, że prokurator trzymała akta sprawy przez 3 tygodnie i nie wysłała do sądu, który mieści się przy tej samej ulicy. Wczoraj sprawa się przedawniła. Brońska zapowiada, że wystąpi do prokuratora apelacyjnego z wnioskiem o postępowanie dyscyplinarne wobec prokurator. Po interwencji matki u prezesa sądu rozpatrzenie zażalenia nastąpi dopiero 4 czerwca, gdy sprawa będzie przedawniona. Lekarze nie odpowiedzą za narażanie mojego syna na śmierć, ale kwalifikacja fałszowania dokumentów medycznych, o nowy wątek, który znalazł się w zażaleniu Brońskiej, przedawnia się po 8 latach. Ja tej sprawy nie odpuszczę, wskazuje Katarzyna Brońska. 5 lat zajęło prokuraturze rejonowej Wrocław w Śródmieście wyjaśnienie, kto okaleczył noworodka. Kubie podczas prób założenia rurki do tchawicy, intubacji, rozerwano struny głosowe i krtań. Prokuratura nie znalazła winnych tragedii dziecka. W kolejnej sekcji tego dokumentu, istotne fakty, momentarze. Dopóki będziemy mieli adwokatów, lekarzy i tym podobne z nadania rodzinnego, czyli fucha przechodząca z pokolenia na pokolenie, to nigdy, ale to nigdy nie będzie w tym kraju dobrze. Mamy tylu młodych, mądrych ludzi, którzy mogliby coś dobrego zdziałać dla nas wszystkich, ale niestety lobby im to utrudnia. Chyba najwyższy czas coś zmienić w tym temacie. Pewna osoba pisze. Nie zrobiono cesarki, bo nie miał kto zrobić, bo nie dałem kasy w łapę i pchali dziecko, że dostało wylewu i dziecko nie widzi. Nie chodzi, takich mamy lekarzy. Powiem wam jedno, niedołków mamy na medycynie, ale jak może być inaczej, jak dostaja się dzieci lekarzy na 1 rok i uzwiedza, jaka specjalizacja wybieraja, bo przynosi dużo kasy i to jest ważniejsze niż sama nauka, aby się przesliznąć.